Choroby serca i naczyń krwionośnych są główną przyczyną wczesnej śmierci na całym świecie. W 2015 roku 7,7 miliona zgonów była związana z chorobami układu krwionośnego, a w 2030 roku przewidywana jest liczba 23,6 miliona zgonów. Ale nie jestem tutaj, by Was straszyć. Chcę Wam przedstawić napój, który jest bardzo tani, można go zrobić w domu i który bardzo silnie obniża ryzyko chorób serca. Jest to ocet jabłkowy. Jest to produkt, który wytwarzany jest przez fermentację jabłek. Używa się go do poprawienia smaku potraw lub do konserwacji różnych produktów. Ceniony już był w starożytnych czasach przez Arystotelesa, który zalecał stosowanie octu jabłkowego przy chorobach układu oddechowego. A Kleopatra dodawała ocet do swoich kąpieli, by poprawić swoją urodę. Co zawiera ocet jabłkowy, że jest tak bardzo ceniony? Zawiera w swoim składzie naturalnie występujące flawonoidy, takie jak kwas galusowy, katechina, kwas kawowy czy kwas ferulowy. Z powodu występowania tych naturalnych związków oraz potencjalnego działania przeciwzapalnego i przeciwutleniającego, badacze postanowili zebrać do kupy badania, w których badano ocet jabłkowy i chcieli wysunąć jednoznaczne wnioski, jak ocet jabłkowy będzie działał na zmniejszenie ryzyka chorób serca i na profil lipidowy. Tym badaniem jest metaanaliza, w którego skład wchodziło 9 badań, w których badano, jak ocet jabłkowy wpływa na profil lipidowy i glikemię organizmu. Badania łącznie obejmowały 686 uczestników, w których wiek średni to był 49,5 lat. Okres badania obejmował od miesiąca do 3 miesięcy. Wyniki badań jednoznacznie pokazały, że ocet jabłkowy wpływa na obniżenie cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi. Jeśli chodzi o cholesterol całkowity, no to nie ma takiego większego wpływu na obniżenie ryzyka chorób serca. To, co nas interesuje, są to trójglicerydy. Ocet jabłkowy znacząco obniżył trójglicerydy o 33,66 mg na decylitr. Jeśli chodzi o osoby, które mają podwyższony ten poziom trójglicerydów lub są zagrożone chorobami serca, jest to naprawdę fantastyczna wiadomość. To oznacza, że już same wprowadzenie octu jabłkowego może znacząco obniżyć trójglicerydy we krwi i to bez zmiany naszego żywienia. Zaobserwowano w 6 badaniach z tej metaanalizy, że poziom HDL znacząco wzrósł. I pamiętajcie, im wyższy poziom HDL, a niższy poziom trójglicerydów, to znacząco i bardzo silnie obniżamy ryzyko chorób układu krwionośnego. O tym musicie pamiętać, to jest naprawdę bardzo ważne. No okej, pewnie teraz się zastanawiasz, ile tego octu pić i jak długo stosować. Według badań zalecana optymalna dawka to 15 ml. Jest to około 2,5 łyżki octu jabłkowego w ciągu dnia. I jak długo powinniśmy stosować? No już pierwsze lepsze efekty zauważono po 8 tygodniach, a wraz z czasem te efekty jeszcze bardziej się maksymalizowały. Jeśli chodzi o skutki uboczne, no to tylko w 2 badaniach zaobserwowano takie skutki uboczne jak pieczenie żołądka czy nietolerancję na ocet jabłkowy. Trzeba podkreślić również, że lepsze efekty związane z obniżeniem trójglicerydów zaobserwowano u osób, które chorowały na cukrzycę typu drugiego. Badanie również pokazało, że ocet jabłkowy wpływa na glikemię, czyli obniża poziom cukru we krwi nadczo. Są również dostępne badania, w którym stwierdzono, że ocet jabłkowy może pomagać osobom z insulinoopornością czy cukrzycą typu drugiego. Jeśli chcesz, bym nagrał materiał na temat octu jabłkowego i jak wpływa na glikemię po posiłku, to daj znać mi w komentarzu. Podsumowując, ocet jabłkowy jest suplementem naturalnym i skutecznym w poprawie profilu lipidowego i glikemicznego. Stosowanie octu jabłkowego można uznać za terapię w leczeniu zaburzeń metabolicznych. Największą korzyść ze stosowania octu jabłkowego osiągną osoby, które mają wysoki poziom cholesterolu, trójglicerydów czy cukru we krwi. Najlepiej ocet jabłkowy stosować codziennie w ilości 2,5 łyżek stołowych. W jakiej formie można go stosować? Na przykład robić z niego sosy do sałatek lub do mięs.
Można go po prostu lub można go po prostu rozcieńczyć z wodą. Ocet jabłkowy można również zrobić w domu. I będzie to lepsze rozwiązanie niż taki ocet zakupiony w jakichś popularnych marketach. Przepis na zrobienie domowego octu znajdziesz w opisie poniżej. Jeśli podobał Ci się materiał, to daj mi łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Ciebie to nic nie kosztuje, a pomoże to YouTube'owi wypromować ten materiał oraz mój kanał. Serdecznie pozdrawiam, Mateusz Młyński.